all that we had. I'm rolling like water in the sea. The memories crashing into me. So close to the edge of something so worth it. You have the world right at your feet. And almost is all. Słomek. Jesteśmy dzisiaj na pszenicy o zimę, jak widać. Generalnie zaraz będzie widać lepiej, już włączyłem po prostu, bo nie zbyt dużo pola mi zostało, żebym zdążył się do końca wygadać. Jedziemy pod słońce, w drugą stronę będziecie widzieli lepiej, jeszcze mam szyby brudne, także no, postaram się teraz odwrócić i powiedzieć tutaj może trzy słowa o zabiegu. Generalnie tak, pszenica w fazie pełni wykształconego liścia flagowego. Liść flagowy jest tutaj jednym, myślę, że z ważniejszych czynników decydujących o plonie pszenicy, bo im dłużej on pozostanie zdrowy, im dłużej pozostanie zielony, tym dłużej w pszenicy będą odbywały się procesy fotosyntezy, tym dłużej będzie nalewała ziarno, no i tak dalej, i tak dalej, i plon rośnie, także tutaj musimy zadbać o to, aby pszenica była zdrowa. Chronimy tutaj pszenicę od mączniaka też, od rdzy, od septoriozy, DTR-ki. No i tak, i jedziemy Adexarem w dawce 1-3 litra. Adexar ma w swoim składzie trzy substancje aktywne: epoksykonazol, piraklostrobinę i co tam było jeszcze? A, fluksapyroksat, tak, fluksapyroksat. No i tak, generalnie jedziemy zapobiegawczo. Pszenica po Capallo z pierwszego zabiegu jest czysta. Nie ma tutaj żadnych infekcji. Mówię, akurat no, chciałem poczekać generalnie, aż się poprawi z wilgocią, aż się poprawi z opadami, ale niestety się na to nie zanosi, aby się poprawić, bo był nadawany tydzień opadów, miało popadać, no i niestety nie uraczyła nas tutaj pogoda opadami. No i co zrobić? Nic nie zrobimy. Poza tutaj ochroną fungicydową dodaliśmy też, można powiedzieć, antystresantu. Tak tutaj mówią. Dodałem Optisila, pół litra na hektar, 0,2 tytanitu. Do tego litr Perfect Micro. Do tego pół kilograma cynku i 6 kg siarczanu magnezu. Aha, jeszcze tutaj jedna kwestia. Na polu pojawiła się skrzypionka i mszyce można znaleźć, więc dorzuciłem też tutaj danadim. Danadim ma w swoim składzie substancję aktywną diametoat. Także no, za jednym przejazdem tutaj jakby zwalczymy też szkodniki, które mogłyby powodować uszkodzenia liści, przyczyniające się później do utraty plonu. Tutaj widzicie, mam nadzieję, że będzie to widoczne, jak tutaj Adexar nam maluje pole tak zwane. Tutaj chyba, jak się nie mylę, ta substancja ksenium za to odpowiada. Pole się świeci, widzisz, Ewelina, nie? Tutaj jest ten pasek, gdzie przejechaliśmy. Takie tutaj sekcje, to teraz idealnie jak wyłączać. Ole kurczę, wiatrzysko, ja pierdzielę. Wczoraj tak idealnie na tym filmiku, na który wrzuciłem na Facebooka, tak idealnie niosło cię. Dzisiaj mówię 20, już mówię ruszam, bo mam do opryskania 24 hektary na jednym opryskiwaczu. Mówię, przestanie wiać ładnie, a to tutaj kurczę dmucha cały czas, ale belka nisko i tutaj myślę, że jakoś to będzie. No najważniejsze tutaj, aby jak gdybyśmy pryskali na chwasty, to żeby sąsiadowi nie spalić, ale no tutaj nic nie spalimy. Generalnie jest bardzo sucho. Miało tyle padać, cały tydzień deszczu był, tutaj się wszyscy cieszyli, że to sobie tutaj pszenica odżyje, czy rzepaki, bo naprawdę to już wszystko zaczęło tutaj u nas siadać. No i tydzień deszczów nadawanych, a deszczu spadło łącznie
2 mm, bodajże jeszcze z 3 opadów, także jest tragicznie. Akurat jesteśmy tutaj na działce, na której mamy dobrą glebę, generalnie 5,5 hektara jest dobrej gleby. Hektar jest słabszej, gdzie już widać, że pszenica siada, ale są działki, na których niestety widać, że no po prostu pszenica zasycha, jest żółta od dołu. Zostało tam niewiele liścia, niekiedy, a tutaj naprawdę zapowiada się, że będzie jeszcze nawet do teraz 10 dni bez opadu, o ile w ogóle popada za ten tydzień czy 10 dni. No i mówię, chciałem tutaj poczekać na deszcz, ale się nie doczekałem, bo tylko tyle, że spłukało kurzawę. Tak to jest, że rośliny, jeśli jest sucho, to po prostu bronią się przed suszą i wstrzymują, można powiedzieć, no nie do końca wstrzymują, bo nie są w stanie wstrzymać, ale można powiedzieć, no nie wiem, próbują wstrzymać wegetację i po prostu wymiany tutaj wody, na liściu wytwarza się taka okrywa woskowa, która chroni przed parowaniem tej wody, no i powiedzmy tutaj środek się też mniej wchłonie, no i nie zachodzą procesy wymiany w całej roślinie, ale no mówię, no nie ma też co tutaj czekać, bo jeśli infekcja wejdzie, to już lepiej, mówię, ja zawsze mówię, lepiej zapobiegać jak leczyć. I co jeszcze? No wczoraj, mówię, pryskałem, wczoraj zacząłem, było idealnie. Dzisiaj dmucha, mam nadzieję, że przestanie, mam jeszcze jedną działkę, 20 hektarów do ogarnięcia. Pszenica generalnie kwalifikowałaby się do ponownego skracania, ale ze względu na to, że miejscami siada, nie będę skracał na pewno całości. Jeśli już, to przejadę tylko i wyłącznie dołki, gdzie powiedzmy tam no, na przestrzeni lat najczęściej wylegała. Z tego myślę, że jakiś film dodam, ale mówię, no dzisiaj tylko tutaj tylko fungicyd i robaczki. I czekamy na deszcz z nadzieją. Tutaj, kurczę, rolnik, który no, jest rolnikiem z krwi i kości, z powołania, no można powiedzieć z powołania, to wyczekuje tego deszczu na tyle, że kurczę, w ten radar co chwilę zaglądam, czy idzie na nas deszcz, czy sięgnie nas burza, czy nie sięgnie. No naprawdę by się przydało. Sięgło nam, bo ja wiem, jakieś może 20 hektarów na działkach oddalonych trochę od domu, ale to też tam opad rzędu 5-6 mm, więc dobre i to, ale chciałoby się więcej, no ale niestety. Chyba były takie lata, kiedy było sam raz deszczu? Czy nie było? W zeszłym roku można powiedzieć, że tak było, bo było za mokro, to po prostu były miejsca, gdzie powymakało, ale z kolei piaski przetrwały, a w tym roku no na piaskach już siadło w zeszłym roku. Akurat popadało tak na końcu maja chyba zaczęło padać, że nie zdążyło siąść. W tym roku wegetacja jest trochę przyspieszona. U nas żyta w okolicy zawsze kosiły się koło 15 maja. W tym roku już kwitną. Pszenica też jeszcze kilka dni będzie się kłosić. Już wcześniejsze odmiany pękają mi pochewki. No i zaraz będą kłosy. I co? I rzepak już przekwit, zazwyczaj rzepak kwitł do końca maja, rzepaki już właściwie kończą kwitnienie. Co do jeszcze rzepaków, robali nie ma, nie planuję drugiego wjazdu. A w praniu, jak to wyjdzie, jeszcze tylko wyjdę, wam pokażę tą pszenicę. Ewelina się chyba nie obrazi. Tak, zobaczcie, jak to wygląda. Z ciągnika nie zawsze jest to tak, mówię, uwidocznione. No zobaczcie, pszeniczka niczego sobie, jest równiutka, wyrównana. Tak to wygląda od dołu. O, zobaczcie, no tutaj akurat o, od dołu zdrowy liść, trochę tutaj uszkodzenia po gradzie, ponacinane. Tutaj widać, o, siedzi mała skrzypionka, glizda mała. Flagówka w pełni wykształcona. Pszenica no wysoka, niewysoka, to już tutaj muszę pozostawić do waszej opinii, ale myślę, że Medax zrobił dobrą robotę. Widać, poredukowała już tutaj te wiosenne rozkrzewienia, już tutaj redukcja zaszła.
wystrzeliła do góry. Tutaj widzicie kolejna skrzypionka, już chyba ją rozgniotłem. Łan generalnie widzicie jest wyrównany, jest ładny, ładnie sprężynuje. Dosyć to wygląda, mówię, są działki, gdzie po prostu, gdzie ten plon jakiś tam będzie, bo wody nie zabraknie, ale są działki, na których niestety już widać braki wody. No i tyle. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.